Wow! Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak wiemy, wszyscy są święta, jestem ja, więc jest Mikołaj. A jak jest Mikołaj, no to wiecie. Są prezenty, ale może nie teraz na ten prezent. Prezent zostawimy na koniec. Słuchajcie, chciałem wam złożyć najszczersze życzenia. Dużo zdrowia, spełnienia marzeń, żebyście byli zawsze uśmiechnięci, tak jak ja mam aparat. Co mogę wam jeszcze życzyć? Pieniążku, bo pieniążki się też przydadzą. Najważniejsze spełnienia marzeń. No i co, żebyście z najbliższymi, kurczę, spędzili ten czas ze swoimi przyjaciółmi, bliskimi, z tymi, co się nie widzieliście, bo to też jest bardzo ważne, uważam. Jest taki czas, że trzeba zjechać z całą ekipą, jeden punkt, zjeść, napić się, powspominać. Takie, tak jakby to na takie ciepłe, ciepłe dni to są, o, dla bliskich. Co do Sylwestra, chciałem wam życzę, żebyście się dobrze wybawili. Ten stary rok, który był ciężkim rokiem nie tylko dla mnie, a też dla was, żeby go, kurczę, mocno opić, żeby ten nowy rok był nowy i najważniejsze też, żeby przeanalizować swoje błędy, swoje niepotrzebne rzeczy, które zrobiliście w 2020 i przemyśleć to wszystko, naprawić w 2021 roku, w 2021 wjechać z przetupem. To, co mówię, przeanalizować i zacząć na nowo, bardziej w stronę pozytywną, czyli w górę niż w dół, nie przejmować się ludźmi złymi, dążyć swoim celem, swoją drogą. Chyba mi wyszły życzenia, najważniejsze, że szczere. Oto jest ten prezent, który właśnie Mikołaj w swoim worze trzyma. To jest to, że 1 stycznia będzie bardzo gruby, a dlaczego? Też tak gruby jak ja. Ale już wiecie, już wam mówię dlaczego. Bo 1 stycznia zaczynamy daily vlogi. Tak jak słyszycie, daily vlogi. Będą to miesięczny daily vlog, czyli codziennie będą wpadać materiały, filmy. Myślę o godzinie 14-15, więc mam nadzieję, że będziecie. No i co? Przepraszam za słabe życzenia. Też wiadomo, trochę się stres łapie, kamera też swoje robi, jednak długo już nagrywam, ale jest to ciężko. Mam nadzieję, że się udały i dotarły do wszystkich lub do jakiejś połowy. Trzymajcie się, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Jeszcze najważniejszy raz zdrowia. Ciao.